Wracając teraz do Chłaski, no to był też nieprzeciętny człowiek i to od razu było widać. Zaczęło się od tego, że on na przykład też włóczył się po Warszawie i nie miał gdzie się zatrzymać. Więc, ale on robił koło siebie taką atmosferę, więc Marek Chłasko spał na Tarczyńskiej 22, na Tarczyńskiej 10, spał na stole ping-pongowym takim, prawda, tego. No i oczywiście najpierw koleżanki zrobiły, jak to może być, że to Marek, kolega, tego. No i dla Marka znalazła się bursa. Ale on tego nie szanował, bo on jakoś wyżej mierzył. To samo było z nim na warsztatach. On, nigdy nie można go było ukierunkować gdzieś na jakiejś pracowni, bo on chodził po wszystkich pracowniach. I na przykład, jeżeli trafił na fryzjerski, a trzeba było kogoś, prawda, ogolić, no to on go namydlił, ogolił go kawałek, tam powiedzmy jeden policzek i Marek był już na malarni. I już narował pejzaż tam z kimś, prawda. I to był cały Marek. Ale znalazł też sobie tam miejsce, prawda, i też jego tam doceniano. A długo był w szkole? No, bo on chyba nie skończył. Nie. On szkoły nie skończył, dlatego że on właśnie prowadził tego rodzaju włóczęgowskie życie. Kiedy myśmy na przykład szli na dworzec główny, to była stary dworzec główny z Tarczyńskiej, no to patrzymy, że jedzie taki wielki ten wóz, to się takie breki nazywało, gdzie wozili węglarze węgiel. I patrzymy, że obok tego zasmolonego węglarza, również zasmolony, siedzi chyba nasz kolega. I to był Marek Chłasko, bo on szukał sobie różnych takich miejsc. On temu węglarzowi pomagał, ten węglarz mu coś tam płacił, prawda? I on tam miał swoje jeszcze jakieś pieniążki. Ale jeżeli chodzi o naukę, to on się tam nie przykładał do nauki, tylko miał zawsze Macbetha. Wydanie Macbetha i ten Macbeth mu zawsze wyglądał, to i on go nawet za koszulę nosił Macbetha. I on, to były jego jakieś takie vademecum, prawda, które on wyjmował w pewnym momencie i jakiś cytat z tego magneta stosował do aktualnych warunków. I to był Marek Chłasko. Ale to jeszcze nie wszystko o nim, prawda, bo to też długa jest historia. Później go w każdym bądź razie, kiedy ja już pracowałem, to spotkałem go, Marka Chłasko, na ulicy, właściwie tutaj koło Czterech Smutnych, wszyscy wiedzą, że to jest na Pradze. Spotykam Marka i jedziemy tramwajem. I co ty robisz, co ty robisz? Ja mówię, ja to pracuję w Miastoprojekcie, a co ty robisz? A ja mówię, to ja wiesz, pracuję w takim transportowym przedsiębiorstwie. Takie były samochody z takimi trójkątami żółtymi, które woziły materiały budowlane. Ja mówię, ale co ty tam robisz? A wiesz, ja siadam za kierownicę, mam prawo jazdy, bo ja lubię takie ciężarówki, mówi, jeździć tego. I wiesz, i teraz to nawet, no, jak ci się tam powodzi na tym stanowisku? A on mówi, a wiesz, teraz to nawet nieźle, bo mi pieniążki bokiem płyną. Jak to bokiem? A on mówi, bo wiesz, poszukiwali korespondenta do Trybuny Ludu, mówi tego. No i ci, mówi, moi koledzy mnie wypchali, mówi, Marek, ty masz trochę szkoły, ty jakoś tego więcej, co tego. I ja tak napisałem jeden artykuł, drugi, teraz to ciągle chcą ode mnie, ja tam piszę do tej trybuny, mówi, i pieniądze mi przysyłają. No to może byłoby tyle. To może o tej bazie Sokołowskiej wtedy zaczął pisać, bo Baza Ludzi Umarłych, ten film, to według tej bazy Sokołowskiej. Może. No, to świetny film, najlepszy film Petelskiego. Może. No ale właśnie on poznawał życie. Poznawał życie. Jego nie można było zamknąć w jakieś ramy, na przykład szkoły. Później przecież był taksówkarzem, pomocnikiem, zmiennikiem do taksówki. Tam zaczął robić właściwie następną karierę, dlatego że on jako ten zmiennik podwoził gości pod kameralną restaurację, a tam siedziały elity. No, tam w tym restauracji. No, i on tam poznał Sokorskiego, a właściwie córkę Sokorskiego. No i tu się zaczęło. Tak samo poznał córki Spychalskiego. I później, kiedy on zaczął tam pisać coś tego, no jakoś się dostał
stypendium przecież. No. Aleś, ale ta koleżanka z naszej klasy, co była poprzednio z tym... Szypuła. Tak. Z mężem z Izraela. Tak. No, tak. To oni potem mieli kontakt w Izraelu. Z on tam był, ale pracował tam podobno bardzo ciężko nie i szybko zwiał. Nie było ciebie, Krzysztof, ale oni opowiadali bardzo dużo o tym okresie izraelskim. Haifa i tak dalej. Marek z ty, u tego męża Szypuły właściwie no, był zaprzyjaźniony, on go wspierał, jakoś tam pomagał. Marek miał tam ostoję. Także... Ale znów go pognało do Niemiec, ta, później ta, jeszcze ta, gdzieś. Ta. W tych swoich wojażach to po prostu Marek lubił sobie wypić. A. I to w zasadzie przeszkodziło mu, że niestety musiał ze szkoły... No bo... Ja słyszałem, że przez wódkę to i komedę niechcący, ale załatwił, bo podobno komeda pijany, on go wziął na ręce, żeby go zanieść i się gdzieś potknął, przewrócił i tamten ze schodów poleciał i... On popijał sobie. Krzysztof, mówiąc poważnie, cała historia naszej szkoły i ludzi, którzy wyszli z tej szkoły, wymaga jakiegoś dogłębnego opracowania socjologicznego.